Proszę bardzo. A mówię, po 3 minuty. Zakończymy okres przygotowawczy. To był dla Chrobrego chyba bardzo dobry okres. Tak, rzeczywiście poza drobnymi mankamentami wszystko udało się zrealizować. Wszyscy zawodnicy przepracowali ten okres przygotowawczy bardzo dobrze. Są pełni nadziei, pełni emocji przed pierwszym inaugurującym ligę zawodową meczem. Zawsze te pierwsze mecze są niezwykle trudne. My do niego podchodzimy z takim nastawieniem, żeby pokazać wszystko to, co najlepszego mamy. Nasza hala zobowiązuje. Mam nadzieję, że będzie pełna naszych wspaniałych kibiców i że ta inauguracja będzie dla nas udana. Możemy być zadowoleni z tego względu, że no, ciężko, dobrze przepasowane. Nie było żadnej poważnej kontuzji, takie małe niedociągnięcia tygodniowe, że ktoś może odpadł na chwileczkę, jakieś naciągnięcia, ale żadnej takiej porządnej kontuzji, więc wydaje mi się, że możemy być zadowoleni. Tych meczy kontrolnych w tym czasie zagraliście sporo. Większość z nich kończyła się sukcesami Chrobrego. Tak, zgadza się. Wiadomo, że nie wszystko można wygrywać. Jeszcze wiemy, że jest troszkę do poprawienia. Cały czas wspaniamy, co trener nam mówi i co od nas wymaga. Wiadomo, że tutaj zwycięstwa nie są najważniejsze, aczkolwiek też ważne, bo po zwycięstwie nawet w sparingu morale zespołu rosną. My te mecze powygrywaliśmy, 2 turnieje wygraliśmy, więc czujemy się mocni. No i teraz liga. Sporo meczów zagraliśmy na bardzo wysokim poziomie i cieszy mnie to, że duża grupa zawodników potrafiła ten poziom utrzymać przez nie tylko w jednym meczu, ale przez kilka spotkań kontrolnych. To jest dobrym prognostykiem przed pierwszym meczem. Będzie miał Pan wszystkich zawodników do dyspozycji, oczywiście oprócz Adama? Oczywiście wszyscy zawodnicy mieli swoje jakieś momenty drobnych kontuzji, urazów, ale w tym meczu bardzo chcą wystąpić i wszyscy będą do dyspozycji. Wprawdzie mamy jedno miejsce wolne w protokole. 15 zdrowych plus Adam Babicz, który czeka z niecierpliwością, aż kontuzja jego pozwoli mu na grę. Gwardia Opole, wymagający przeciwnik? Tak, jak każdy przeciwnik i do każdego trzeba podchodzić z szacunkiem. Oczywiście też trzeba wiedzieć, jaki jest poziom tego zespołu, czy w zeszłym sezonie, czy po zmianach, jakie nastąpiły w tym klubie. Mają sporo dobrych zawodników, ale my również w swojej kadrze mamy zawodników najwyższej klasy. Wydaje mi się, że w stolicy każdy będzie wymagający. Nikogo nie można lekceważyć. Gramy u siebie i wiemy, co mamy zrobić. Po prostu wygrać ten mecz. Początek tego sezonu, terminarz nie jest najłatwiejszy. Mamy 2 wyjazdy regionowo Zabrze. Po tym mamy u siebie Puławy, więc jutro bezsprzecznie w 100% wiemy, że musimy po prostu zrobić 2 punkty. Jak Chrobry zagra w piątek? Na pewno mocno w obronie. Cały czas przez cały przygotowawczy mówimy sobie, że od obrony się zaczyna. Tutaj trzeba pokazać swoją siłę kontrataki i skuteczność w ataku. No, ale naprawdę musimy skupić się bardzo mocno nad obroną. Tak, żeby narzucić własne warunki, żeby w obronie być nieustępliwym, prostymi środkami. Chcemy pokazać, że piłka ręczna może być grą atrakcyjną, ale przede wszystkim dla nas skuteczną.